Szkoła Główna Planowania i Statystyki była już wszystkim. Kuźnią kadr, największą uczelnią ekonomiczną kraju i tak dalej, ale uczelnią eksperymentalną jeszcze nie. Otóż już jest. Minister Jacek Fisiak przekazał wszystkie swoje uprawnienia profesorowi Zygmuntowi Bosiakowskiemu. I tak rektor na uczelni równy ministrowi. Zmiany powinny mieć charakter zmian kompleksowych. To znaczy uważamy, że nie powinno się wytypować jakichś pewnych dziedzin, w których się będzie eksperymentowało, dokonywało zmian, inne pozostawiać niezmienione. Na przykład dokonamy rewizji wszystkich przedmiotów podstawowych w dziedzinach, w naukach ekonomicznych. Tak, że uczelnia w całości, można powiedzieć, od 1 października 1989 roku powinna być całkowicie przygotowana i pierwszy rok studiów będzie szedł już według nowego programu dydaktycznego. Wszystko zaczyna się jak w wulkanie. Ta wylewająca się magma wrze i krzepnie jednocześnie. Tak rodzą się proszki ceramiczne. Przewodzą prąd elektryczny bez strat w temperaturze powyżej minus 196 stopni Celsjusza, czyli w takiej, w jakiej azot przechodzi w stan ciekły. Wielkość ziaren z reguły nie przekracza mikrona, co ma istotne znaczenie dla końcowego efektu. Metodę opracowali naukowcy z Zakładu Wysokich Ciśnień Unipress Polskiej Akademii Nauk. Oni również, jako jedni z pierwszych na świecie, otrzymali drut z ceramicznym nadprzewodzącym rdzeniem, stosując obróbkę plastyczną pod wysokim ciśnieniem. Według naszych informacji parametry naszego drutu nie odbiegają od parametrów uzyskanych w laboratoriach zachodnioeuropejskich, japońskich i amerykańskich. Będziemy mogli przepuszczać przez te druty dużo większe prądy, będą one mogły znaleźć bezpośrednie zastosowanie przemysłowe. Na przykład? No na przykład w magnesach, w generatorach, przy konstrukcji kolei lewitujących i tego typu rzeczach. Lekarzom przybyło nowe narzędzie diagnostyczne. Po rentgenie i ultrasonografii aparatura do mierzenia bioimpedancji. Wykorzystano zjawisko, iż zdrowa tkanka daje inny opór elektryczny niż chora. Na tych wykresach uwidoczniono obraz graficzny choroby. Nowa metoda pozwala lekarzowi wykryć na przykład niektóre nowotwory znacznie wcześniej, niż jest to możliwe przy użyciu rentgena czy ultrasonografu. Tak wygląda badanie. Na ciele pacjenta umieszcza się elektrody i mierzy opór elektryczny tkanki. Jest to produkcja antyimportowa. Obecna cena naszego reografu wynosi około 800 tysięcy złotych. Zaś światowa około 5000 dolarów. Po raz drugi w Poznaniu rozpoczęły się regionalne targi myśli technicznej Imbud 89. Biorą w nich udział 53 przedsiębiorstwa budowlane z całego kraju. Organizując tegoroczną imprezę, pomyślano nie tylko o projektach i wykonawcach, ale i o tych, którzy dopiero planują budowę własnego domu. Uwagę przyciągają propozycje tzw. domków kanadyjskich, budowanych z drewna. Poznański Imbud trwać będzie do 19 lutego.